Cześć, z tej strony Tomasz Markiewka. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i autorem książki Gniew, wydanej niedawno przez wydawnictwo Czarne. I to właśnie o gniewie chciałbym Wam trochę popowiadać w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie o gniewie konstruktywnym, o gniewie destruktywnym, o gniewie politycznym, o gniewie apolitycznym o tym, jak gniew może zmieniać na świat także na lepsze. A więc zaczynajmy. Zacznijmy od tego, co nazywam gniewem stanu zero. Od gniewu, który nie przekształca się w żadną siłę polityczną, ani w siłę konstruktywną, ani w siłę destruktywną. Pozostaje jedynie indywidualnym problemem poszczególnych osób. Dobrym przykładem tego rodzaju gniewu jest Adaś Miałczyński, bohater filmów Michała Koterskiego. I mnie interesuje przede wszystkim ta wersja Miałczyńskiego z Dnia Świra, gdzie Miałczyński jest frustrowanym nauczycielem języka polskiego. Jeśli widzieliście ten film... To wiecie, że Miałczyński wpada tam w gniew nieustannie. Wścieka się na słuchającego muzyki sąsiada, wścieka się na hałasujących pod oknem robotników, wścieka się na wyprowadzającą psa sąsiadkę, wścieka się na współpasażerów w pociągu. I mnie szczególnie interesuje to, że Miałczyński wścieka się na, także na to, jak jest traktowany jako nauczyciel, szczególnie na swoją marną pensję. Dlaczego mówię, że to jest ciekawe? Otóż teoretycznie to jest ten moment, gdy, miał, gdy gniew Miałczyńskiego mógłby nakierować się na, na jakieś rozwiązanie polityczne, mógłby stać się gniewem politycznym, bo, bo przecież dotyczy w gruncie rzeczy politycznej sprawy, marnego opłacania nauczycieli przez państwo. A jednak nawet ten gniew ostatecznie kieruje Miałczyńskiego w stronę samotnego monologu, a nie jakiegoś działania politycznego. I tak jak widzicie na slajdzie, to jest fragment monologu, tego słynnego monologu Adasia Miałczyńskiego z Dnia Świra. Nie, to nie do wiary, nie, to być nie może, osiem lat podstawówki, cztery liceum, potem pięć bite studiów, dyplom z wyróżnieniem, 20 lat praktyki, o to mi płacą, jakby ktoś dał mi w mordę, ja... I tutaj typowy dla Adasia Miałczyńskiego stek przekleństw. I w dalszej części tego monologu pojawiają się nawiązania do polityki, ale to wszystko nadal dzieje się w głowie Miałczyńskiego. On tego nawet nie wypowiada na głos, nie mówiąc już o podjęciu jakiegoś zbiorowego działania. A polityka właśnie przecież na tym polega: na zbiorowych działaniach, a nie na monologowaniu sobie w głowie. I tak jak wspomniałem, Miałczyński jest oczywiście, oczywiście przerysowanym, ale jest jednak symbolem pewnej popularnej postawy, to znaczy traktowania gniewu jako indywidualnego problemu, bez prób szukania politycznej, politycznego ujścia dla tych, dla tych gniewnych emocji. I teraz oczywiście pytanie, skąd bierze się taka postawa? i i powodów może być wiele, w tym tak banalne jak to, że niektóre źródła gniewu rzeczywiście są prywatne i trudno przełożyć je na język polityki. Jeżeli się pokłócicie z kimś z własnej rodziny o jakąś osobistą sprawę, no to bardzo trudno znaleźć reprezentację polityczną dla tego rodzaju gniewu, no bo sprowadza się on do prywatnego konfliktu. Ale jak już widzieliśmy na przykładzie Adasia Miałczyńskiego, w naszym życiu jest wiele. Wiele takich rodzajów gniewu, które mają jednak jakieś swoje polityczne źródła i przyczyny, i wtedy pojawia się pytanie, dlaczego tego rodzaju gniew nie znajduje swojej reprezentacji politycznej. I jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że my jesteśmy nieustannie namawiani do nieufności wobec polityki, do nieangażowania się politycznego, do zamykania emocji w sobie. I teraz pytanie: na namawiani przez kogo? I tu znowu odpowiedzi jest wiele. I jedną z nich jest coś, co moglibyśmy nazwać kulturą coachingu albo za socjologiem Williamem Davisem przemysłem szczęścia. Ten przemysł, czy ta kultura, nazwa nie jest tutaj ważna, mają wiele przejawów, od internetowych mówców motywacyjnych po różnego rodzaju terapie. I żeby było jasne, to nie jest tak, że terapia jest czymś złym, dla niektórych ludzi terapia jest czymś zbawiennym i koniecznym. Rzecz w tym, że trochę zbyt często traktujemy problemy emocjonalne jako problemy osobiste, a zbyt rzadko szukamy społecznych albo politycznych przyczyn tych problemów. I właśnie idąc tym tropem, przygotowałem dla Was trzy cytaty z badaczy i badaczek zajmujących się tym zagadnieniem. Zaczniemy od wspomnianego już Davisa. Pod wieloma względami nauka zajmująca się szczęściem jest krytyką skierowaną do wewnątrz pomimo wszystkich nawoływań psychologii pozytywnej, aby dostrzec świat wokół nas. Nieustanna fascynacja ilościowym podejściem do subiektywnych odczuć może jedynie odwrócić naszą krytyczną uwagę od szerszych problemów politycznych i ekonomicznych. Zamiast szukać sposobów na zmianę naszych uczuć, powinniśmy wreszcie przenieść to, co skierowaliśmy do wewnątrz, z powrotem na zewnątrz. Na zewnątrz, czyli do sfery politycznej. Podobnym duchu wypowiada się Ewa i i tutaj kolejny cytat: W najbardziej sterapeutyzowanych państwach, czyli w większości państw Europy Zachodniej, zachęca się nas, byśmy wściekłość czy gniew traktowali w kategoriach naszej indywidualnej odpowiedzialności, jako niechybną oznakę, że z naszą psychiką jest coś nie tak. Dobrze wykształceni mieszkańcy Zachodu, zazwyczaj o poglądach liberalnych, mają dziś do dyspozycji mnóstwo różnych technik służących samodyscyplinie i regulowaniu gniewu czy wściekłości, np. bieganie, praktykę jogi albo psychoterapię. Jeszcze jeden cytat, tym razem z Ronalda Persnera, który komentuje, jak widzicie, dosyć krytycznie różnego rodzaju ruchy mindfulness. Jeśli coś obiecuje sukces w niesprawiedliwym społeczeństwie, bez próby jego zmiany, nie jest rewolucyjny, po prostu pomaga się dostosować. W rzeczywistości może nawet pogarszać sytuację. Zamiast zachęcać ludzi do podjęcia radykalnych działań, ruch mindfulness sugeruje, że powody naszych cierpień znajdują się przede wszystkim w nas, a nie w politycznych i ekonomicznych warunkach, które kształtują nasze życie. Entuzjaści mindfulness wierzą, że skupianie się na bieżącej chwili i wstrzymywanie się od oceniania ma rewolucyjną moc zmiany całego świata. To myślenie magiczne na sterydach. Jak, jak powiedziałem, ten przemieszczęście jest tylko jednym z wielu powodów, które odwodzą nas od politycznej ekspresji naszego gniewu. Innym powodem jest systematyczne budowanie niechęci do polityki. Polityka jest traktowana jako coś brudnego, jako coś niegodnego, jako coś, od czego należy trzymać się jak najdalej. I co paradoksalne, czasem taki negatywny obraz polityki budują sami politycy. Zobaczcie sami na kolejnym slajdzie. W 2010 roku Platforma Obywatelska która była wtedy najpopularniejszą partią w Polsce, czyli cieszącą się największym poparciem, prowadziła kampanię wyborczą do wyborów samorządowych pod hasłem Nie róbmy polityki. W całym kraju wisiały billboardy, billboardy ze sloganami: Nie róbmy polityki, budujmy mosty, nie róbmy polityki, budujmy szkoły, nie róbmy polityki, budujmy drogi, nie róbmy polityki, budujmy Polskę, tak jak widzicie na tym slajdzie. I znowu, polityka jest w takim w, w takim przesłaniu polityka jest traktowana jako synonim czegoś złego, jako synonim czegoś niekonstruktywnego. Jeżeli nawet partie polityczne mają taki stosunek do polityki, no to nie ma się co dziwić, że Polacy są jeszcze mniej zaangażowani politycznie niż obywatele i obywatelki innych krajów, a jesteśmy mniej zaangażowani politycznie, co choćby widać na, na tym slajdzie, który, na który teraz patrzycie. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 roku polskie partie polityczne miały w sumie 251 tysięcy członków. I to jest dosyć nędzna liczba. I żeby zdać sobie z tego sprawę, wystarczy porównać nas z Wielką Brytanią, gdzie sama partia pracy ma 500 000, 512 tysięcy członków. No to widać tą ogromną różnicę. I jeszcze innym problemem w podobnym duchu, jakby id idącym podobnym torem jest naznaczanie całych grup społecznych, które są niezadowolone ze swojej sytuacji jako roszczeniowych. I przez lata mieliśmy z tym problem. Przez lata mieliśmy problem z zaakceptowaniem tego, że wysuwanie jakichś postulatów, na przykład postulatów pracowniczych i tak samo organizowanie strajków, to są normalne elementy demokracji. To są normalne elementy debaty demokratycznej, a nie przejawy roszczeniowości. My niestety traktowaliśmy często tego typu postulaty właśnie jako przejawy owej roszczeniowości, co znowu w praktyce służyło do zniechęcania społeczeństwa do politycznego zaangażowania, no bo skoro ja biję się o swoje, a jestem naznaczany jako roszczeniowy, no to moja niechęć do polityki tylko może wzrastać, moja niechęć do sięgania po polityczne środki wyrazu. No dobrze. Ale mimo tego, ten gniew, zarówno w Polsce, jak i na świecie, od czasu do czasu przeskakuje z tego poziomu prywatnego na poziom polityczny, staje się siłą zbiorową. I co wtedy? Otóż wtedy może przerodzić się zarówno w siłę konstruktywną, jak i w siłę destruktywną, czyli zmienić nasz świat zarówno na dobre, jak i na złe. I jak oddzielić ten konstruktywny gniew od destruktywnego? Przede wszystkim nie ma co się oszukiwać, że to przynajmniej będzie zależało od naszych poglądów politycznych, to znaczy to, co potraktujemy jako gniew konstruktywny, a co jako gniew destruktywny, będzie przynajmniej częściowo zależne od tego, jakie mamy poglądy polityczne. Ja przyjmuję taką dosyć prostą perspektywę, że konstruktywny gniew to taki, który na poziomie systemowym załatwia problem jakiejś grupy społecznej. Najczęściej jest to grupa do tej pory lekceważona, dyskryminowana czy zaniedbywana. Natomiast gniew destruktywny przeciwnie to taki, który, jest, który nastawia społeczeństwo przeciwko tym grupom wykluczanym czy w ten czy inny sposób dyskryminowanym. I znowu, to jest bardzo ogólne rozróżnienie, ale tak jak powiedziałem, nasz stosunek do takich spraw będzie częściowo zależał od naszych poglądów politycznych i co do tego, co do tego nie ma sensu się oszukiwać. Przed, ja chcę zaznaczyć przede wszystkim to, że owo spychanie gniewu do sfery prywatnej, o którym mówiłem prze, przed chwilą, to wypychanie tego gniewu z debaty publicznej zwiększa ryzyko, że kiedy ten gniew w końcu wybuchnie, a nie ma się co łudzić, on prędzej czy później wybuchnie, to przejawi się w formie raczej destruktywnej niż konstruktywnej. Moja propozycja jest taka, żeby patrzeć na gniew społeczny jako rodzaj alarmu, jako rodzaj zakomunikowania przez określoną grupę społeczną: hej, coś jest nie tak, hej, nie żyje nam się dobrze w tym społeczeństwie, hej, jesteśmy niezadowoleni, spójrzcie na nas, zróbcie coś z tym. I kiedy lekceważymy gniew tej grupy społecznej, to tak naprawdę wyłączamy ów alarm. Ten gniew nadal rośnie, tylko my mamy coraz większy problem z jego dostrzeżeniem, właśnie dlatego, że, że wyłączyliśmy ten metaforyczny alarm. Aż wreszcie, prędzej czy później, tak jak powiedziałem, następuje wybuch tego gniewu, który w ostatnich latach jest najczęściej przechwytywany przez prawicę. Ludzie. ludzie Głosują na takich polityków jak Trump, opowiadają się za Brexitem lub rozpoczynają masowe protesty, jak we Francji, w przypadku żółtych kamizelek. Akurat ten. ten, ten... Ten ostatni przykład to przykład raczej lewicowego niż, prawego, niż prawicowego przechwytywania gniewu, ale zasada jest tutaj dosyć podobna. To znaczy, zaniedbujemy ten gniew społeczny, a potem nagle on wybucha, i to jest właśnie ten moment, gdy przerażeni komentatorzy polityczni zaczynają mówić o narastającej fali populizmu. A prawda jest taka, że ta fala narastała dużo wcześniej, i to była fala nie tyle populizmu, co niezadowolenia społecznego. Niezałatwione problemy piętrzyły się jeden na drugim, a politycy i media po prostu nie dostrzegali zagrożenia, bo wyłączyli alarm. I często ten alarm wyłączały te same osoby, które potem panikują z powodu narastającej fali populizmu. I właśnie dlatego tak ważne jest, aby ten gniew społeczny znalazł sensowną reprezentację polityczną, która nakieruje go na rozwiązania raczej konstruktywne, a nie destruktywne. Tylko, że znowu, żeby ta reprezentacja się pojawiła, to zamiast bać się gniewu, zamiast uciekać od niego, zamiast spychać go do sfery prywatnej, albo wybrzydzać, że jest niedostatecznie estetyczny, należy nasłuchiwać tych alarmów i nadawać temu gniewu społecznemu odpowiednią trajektorię polityczną. I właśnie w związku z tym no, na zakończenie coś optymistycznego, bo warto sobie przypomnieć, że wiele Pozytywnych zmian w naszym społeczeństwie było napędzanych gniewem, i że ten gniew rzeczywiście może służyć jako narzędzie konstruktywne czy jako motywacja do konstruktywnej zmiany społecznej. I w mojej książce omawiam przykład amerykańskich sufrażystek, które walczyło o przyznanie praw wyborczych kobietom, i tutaj też pokrótce omówimy sobie właśnie ten przykład. W ogóle, historia walki o prawa wyborcze kobiet jest fascynująca. I niestety często pomijana w podręcznikach. To niedobrze, i za chwilę powiem trochę o tym więcej, bo to jest przykład wymazywania z naszej pamięci historycznej wszystkich tych przypadków, gdzie gniew był siłą konstruktywną. Ale wracając już do tych sufrażystek, więc jak, jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych? Amerykańskie kobiety walczyły o swoje prawa, mniej więcej o, o, o prawa wyborcze, mniej więcej od połowy XIX wieku, ale kulminacja nastąpiła w okolicach 1920 roku, bo to właśnie w 1920 roku Kongres Stanów Zjednoczonych ugiął się, wreszcie ugiął się i przyznał kobietom prawa wyborcze. I w tych czasach tą protestą sufrażystek nadawała Alice Paul, którą widzicie na slajdzie. I jak wyglądały te protesty sufrażystek? Prote polegały głównie na manifestacjach pod białym domem, także w czasach I wojny światowej, jak łatwo się domyślacie, to protestowanie w czasie I wojny światowej powodowało zarzuty o brak patriotyzmu ze strony sufrażystek. I ogólnie sufrażystkom zarzucano nadmierną agresję, brak kultury, niepotrzebne jątrzenie. I tak się dzieje zawsze, kiedy jakaś grupa społeczna wychodzi. Na ulicę walczyć o swoje prawa. Niezależnie od tego, czy to są kobiety, czy to są pracownicy, czy to są mniejszości seksualne, zawsze pojawią się specjaliści z boku, którzy uważają, że wiedzą lepiej od protestujących, jak ci powinni walczyć o swoje prawa. Na tym slajdzie możecie zobaczyć, jak wyglądały po połajanki pod adresem amerykańskich sufra sufrażystek w, czas w czasopiśmie New American Woman. Drogie panie, skąd to hamstwo? Po co ten patos? Jaka kombinacja substancji szarej doprowadziła do tego, że dobrze wychowane kobiety łamią wszystkie konwencjonalne zasady uprzejmych zgromadzeń? Kobieta żadnej klasy i żadnej frakcji nie powinna pozwalać sobie na takie zabawy! Warto też pamiętać, że część sufrażystek, część amerykańskich sufrażystek trafiała z powodu swoich protestów za klatki, w tym sama Alice Paul. Tutaj znowu widzicie na slajdzie zdjęcie sufrażystek upominających się o, o uwolnienie swoich koleżanek. Ale co ważne, to nie zrażało tych kobiet i zaraz po uwolnieniu z więzienia wracały na ulicę i manifestowały swój gniew. Podczas jednej z manifestacji spaliły kukłę prezydenta mówiąc Palimy kukłę nie prezydenta wolnych ludzi, lecz przywódcy autokratycznej organizacji partyjnej, której tyraniczna władza trzyma miliony kobiet w politycznej niewoli. I tak jak mówiłem, w końcu, wreszcie w roku 1920 te protesty przyniosły skutek i wreszcie amerykańskie sufrażystki wywalczyły sobie prawa wyborcze. I jak widać nawet z tego krótkiego streszczenia, że wywalczyły sobie te prawa wyborcze nie jakimiś kulturalnymi dyskusjami za kulisami, ale tym, że wyszły na ulicę i twardo walczyło o swoje prawa, nawet za cenę trafiania za kratki. Nie przejmowały się tym, że były oskarżane o agresję, nie przejmowały się tym, że były oskarżane o podburzanie społeczeństwa. Twardo walczyły o swoje. Gniew był tą siłą, która motywowała sufrażystki, żeby twardo walczyć o swoje, i w końcu dopięły. Dopięły swego i osiągnęły pożądany cel. I to pokazuje, że gniew nastawiony na rozwiązanie konkretnego problemu jakiejś określonej grupy społecznej może być ważnym czynnikiem mobilizacyjnym, pomagającym zmienić nasz świat na lepsze. I, i teraz pytanie: Czy współcześnie też mamy przykłady tego rodzaju gniewu, i oczywiście mamy mnóstwo takich przykładów. Mamy mnóstwo przykładów. Nawet jeżeli nie gniewu konstruktywnego, to czegoś, co jest na dobrej drodze do tego, żeby przekształcić się w taki gniew konstruktywny. I tutaj widzicie na slajdzie zdjęcie z młodzieżowego strajku klimatycznego. I to jest jeden z, właśnie z takich przykładów, gdzie ten gniew mógłby się zamienić w siłę konstruktywną. Na przykład w trakcie jedne, jednego, jednej z takich manifestacji w województwie kujawsko-pomorskim Jedna z osób niosła transparent bez naszej złości nie ma przyszłości i to nie, są, nie są tylko, to nie jest tylko jakieś fajne hasło, które ma się rymować, ale to dosyć dobrze też oddaje uczucia tej grupy społecznej, czyli młodzieży walczącej o, o zmianę polityki klimatycznej, bo rzeczywiście tam ta złość narasta. Może jeszcze tego tak nie widać, ale im większe będą zaniedbania. W sprawie klimatu, tym, tym ta złość, tym ten gniew, tym ta wściekłość będą większe. To zresztą już widać na przykład po niektórych wystąpieniach Grety Thunberg, że te emocje potrafią być naprawdę duże i nie dotyczą tylko tej jednej osoby, nie dotyczą tylko nastoletniej Szwedzki, ale dotyczą coraz większej grupy społecznej. A warto też pamiętać, że młodzi mają inne jeszcze problemy oprócz polityki klimatycznej. Na przykład, teraz czeka nas najprawdopodobniej większy bądź mniejszy, ale jednak jakiś kryzys gospodarczy związany z pandemią. I wiemy już wiemy już po tym, co się dzieje na początku tego kryzysu, że młodzi mogą stracić na nim najwięcej, bo najczęściej to oni są pierwszymi w kolejce do zwalniania, kiedy przedsiębiorstwa muszą szukać jakichś oszczędności, więc ta frustracja w młodych będzie narastała. I teraz niezwykle istotne jest aby przekuć tą złość, przekuć ten gniew w skuteczną presję polityczną, aby ta złość znalazła jakąś reprezentację polityczną, która nakieruje ją na coś konstruktywnego, która nakieruje ją na konstruktywne wykorzystanie gniewu. Bo jeżeli tak się stanie, to być może będzie to początek pięknej historii o tym, jak raz jeszcze zmieniliśmy nasz świat na lepsze, na przykład jak zmieniliśmy naszą politykę klimatyczną na lepsze, jak zmieniliśmy rynek pracy na lepsze, jak pomogliśmy młodym znaleźć mieszkania, bo wiemy, że to jest kolejny problem, że młodzi mają problemy z zdobywaniem mieszkań, i tak, dalej, i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobimy, to znowu tak jak w poprzednich omawianych przypadkach, prędzej czy później znajdzie się jakaś siła polityczna, która będzie chciała wykorzystać ten gniew dla swoich celów i może nakierować ten gniew w stronę destruktywną, na przykład w stronę ksenofobii w stronę zamykania się na obcość, na inność, w stronę różnych rzeczy, które będą raczej rozsadzały społeczeństwo od wewnątrz, a nie je naprawiały. Więc dlatego tak istotne jest, żeby tego gniewu się nie bać, żeby tego gniewu nie lekceważyć. A niestety to częsta ten, tendencja i to znowu dokład, bardzo dobrze widać na przykładzie tej młodzieży biorącej udział w strajkach klimatycznych, że ona jest trochę traktowana tak po macoszemu, że fajnie, że młodzi sobie Strajkują, że młodzi wychodzą i sobie protestują, ale my tu mamy tysiąc ważniejszych spraw i to w gruncie rzeczy nie jest żaden priorytet polityczny. Ale jeżeli będziemy dalej spychali tych młodych ludzi na margines polityki, jeżeli dalej będziemy ich tak lekceważyli, to ta złość będzie tylko narastała. My nie będziemy jej dostrzegali, bo znowu wyłączymy też alarm, aż w końcu przyjdzie ktoś, kto powie do młodych, ja Was reprezentuję, ja rozumiem Wasz gniew i na przykład przekieruję ten gniew na powiedzmy uchodźców. Co tak naprawdę w niczym tym młodym ludziom nie pomoże, a przyczyni się do, do dalszego rozwalania naszych społeczeństw. Więc miejmy nadzieję, życzę zarówno sobie, jak i Wam, żeby udało się dla tego gniewu młodych ludzi znaleźć jakąś pozytywną reprezentację polityczną. Ale tak jak mówię, pierwszy krok jest taki, żeby w ogóle zauważyć problem, zauważyć ten gniew, żeby się go nie bać i żeby zamiast likwidować go czy wypychać z polityki, wciągać go do polityki. Jeżeli tak się stanie, to tak jak już powiedziałem, będzie to kolejny, może to być kolejny przykład tego, jak nasz świat zmienił się na lepsze. Z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.